Cześć, z tej strony Michał Materla. Niestety fala kontuzji na Beast of the East zbiera swoje żniwo. Chciałem poinformować wszystkich, że niestety parę dni temu nabawiłem się kontuzji walcząc z Danielem Dowdą. Skręciłem kolano. Udałem się zaraz później do lekarza. Położyłem się do szpitala. Zrobiłem artroskopię, zrobiono kolano. Okazało się, że więzadła krzyżowe są naderwane, na szczęście nie zerwane całkiem. Także niestety wyklucza mnie to z najbliższej gali. Bardzo z tego powodu żałuję, bo przygotowałem się bardzo ciężko, bardzo mocno. Myślę, że naprawdę pokazałbym dobrą walkę i dobrą formę. I z tego też tytułu, kurczę, tutaj chciałem też przeprosić, ale chyba nikt bardziej nie żałuje tego, że nie będę walczył, aniżeli ja. Bo włożyłem w to naprawdę dużo starań i dużo wyrzeczeń mi to kosztowało. No co mogę powiedzieć, no będę się mocno szykował do następnych gal, teraz 6 tygodni rehabilitacji przynajmniej, dopiero jakieś lekkie treningi, ale myślę, że prawdziwych fanów MMA ta cała sytuacja jakoś nie przygniecie i tak będą wspierać osoby, które chcą zrobić coś w tym kraju i przyjdą na tą galę kibicować resztę chłopaków, którzy będą walczyć, a jest przecież kogo oglądać, nie ma co za bardzo dyskutować w internecie, tylko trzeba przyjść i popatrzeć, co się wydarzy, na pewno będzie świetna gala, chłopaki też są przygotowani, nie pożałujecie, także zapraszam serdecznie. Z tego miejsca oczywiście chciałem podziękować Filipowi, firmie Pitbull, całej organizacji Beast of the East. Chciałem pozdrowić chłopaków z Grappler Info, chłopaków z MMA Rocks i powiedzieć, żebyście trzymali za naszych chłopaków tutaj na gali. Kciuki oczywiście, pozdrawiam, na razie.